Dlaczego księcia Williama nie było obok księżnej Kate? Oto odpowiedź. Książę William nie towarzyszył księżnej Kate, gdy ta była z dziećmi w Karosi. Jechał wówczas na koniu, a towarzyszyli mu książę Edward i księżna Anna. Tegoroczne Trooping the Colour, czyli parada z okazji oficjalnych urodzin brytyjskiego monarchy, króla Karola, na długo pozostanie w pamięci poddanych i fanów rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą faktu, że po raz pierwszy od pół roku publicznie pojawiła się księżna Kate. Wszystkie oczy skierowane były na nią. Księżna Kate z dziećmi w dorożce. Dlaczego nie towarzyszył jej William? Księżna nie tylko pojawiła się na balkonie, skąd wraz z całą rodziną obserwowała pokaz samolotów oraz machała do poddanych, przesyłając uśmiechy. Uczestniczyła w całej paradzie, na którą dojechała wraz z dziećmi, księżniczką Charlotte, księciem George'em i księciem Louisem w karecie. Nie towarzyszył im wówczas książę William. On zgodnie z tradycją wybrał się konno w towarzystwie księżnej Anny i księcia Edwarda, czyli rodzeństwa króla Karola. Do pałacu Buckingham przyjechał na koniu imieniem Darby. Jako honorowy pułkownik Gwardii Walijskiej, przyodział czerwony mundur i tradycyjną bermycę z niedźwiedziej skóry. Król Karol, dopóki nie zdiagnozowano u niego nowotworu, również brał udział w paradzie na koniu, nawet w ubiegłym roku, jednak teraz również jechał karetą ze względu na zalecenia lekarzy. Ekspertka o zachowaniu księżnej Kate mówi o sygnałach smutku. W rozmowie z Plotkiem ekspertka Daria Domaracka-Guzik przeanalizowała mowę ciała księżnej Kate podczas wydarzenia. Co zauważyła? Klasyczna elegancja w ubiorze i postawie. Delikatne gesty, swobodny ruch przy wysiadaniu z karety. Serdeczny uśmiech do ludzi obserwujących paradę, oceniła. Zauważyła także niepokojące gesty. Myślnik. Jednak przy większym zbliżeniu i sprawnej obserwacji można dostrzec lekko opuszczone kąciki oczu i ust, co często bywa jednym z wielu sygnałów smutku, powiedziała. Ekspertka przyjrzała się też relacji księżnej z dziećmi. Zauważalna wyraźna i nieskrywana wylewność i serdeczność kierowana do swoich dzieci, delikatne przytulanie, głaskanie. To często widoczne zachowanie u księżnej.